Lecimy dalej z Octopath Traveler. Wczoraj był luźny live z Octopatha i udało mi się zrobić bardzo dużo. Przede wszystkim ekwipunek. Olbrick ma teraz Forbidden Blade. Jest to broń, która kosztowała 75 tysięcy, chociaż nie do końca, bo tę broń kupowało się od jednego z mieszkańców i Teresa ogarnęła bardzo dużą zniżkę, więc zapłaciłem około 35 tysięcy tak naprawdę. No i ta broń ma bardzo dużo ataku. Oprócz tego, no też innym postaciom dałem jakieś tam bronie, żeby chociaż trochę tam zadawały obrażeń swoimi niegłównymi brońmi. No i też każdy ma teraz akcesoria, na przykład Olbrick ma dwa takie naszyjniki, które dodają po 50 ataku, więc ma w sumie plus 100. On ma taki naszyjnik, który dodaje plus 100 ataku czarami. Wiem, że jest też drugi, ale na razie się chyba nie da zrobić tego questa. No a bardzo bym chciał, wtedy by miał plus 200. No a Tressa i Alfin mają Protective Bracelet, które dodają obrony fizycznej, jak i magicznej. No i trochę polewelowałem. Mają, no powiedzmy, po 50 poziomie. I nawet próbowałem pokonać bossa. Nie robiłem tego do końca, bo chciałem tylko sprawdzić, jakim będzie szło. No i zabrałem bossowi połowę zdrowia, 50 tysięcy. Więc jest bardzo dobrze. Nie pamiętam, jakie są jego słabe punkty. Wiem, że on chyba na piorun był wrażliwy. Nie wiem, czy na miecz. A sprawdźmy. Oj, niestety nie. Wiem, że był na piorun. Tak, to akurat pamiętam. Błażej, mógłbyś mi powiedzieć, na co jeszcze? Na łuk czy na dzidę? Wiem, że był na wiatr. Dobra, sprawdźmy. No i na topór. To zielone, czyli wiatr. Okej. Na dodatek dałem Cyrusowi klasę złodzieja, którą musiałem najpierw znaleźć, ale to sprawdziłem w poradniku, jak zresztą inne rzeczy, czyli te bronie i tak dalej. No i on ma taką fajną rzecz, jak zmniejszenie ataku przeciwnika, no i zmniejszenie jego obrony. Z racji tego, że Werner zadaje bardzo duże obrażenia, to zacznę od zmniejszenia jego ataku na 4 tury. Żeby po prostu jego ataki nie były tak bolesne, tym bardziej, że on obniżył nam obronę, jak i atak. Olbrick niech póki co po prostu atakuje. Tressa również. No a ty się ulecz może, chociaż lepiej swoim skillem. Nie będę atakował na Hama. Tylko powoli. Błażej, ale miecz nie działa na niego. Źle powiedziałeś. Może ci chodzi o sztylet, taki mały mieczyk. Dobra, ty nadal obniżaj mu atak. Przez cały czas, ale może zwykłym, żebyś trzymał boosta. Na razie zbieramy boosta wszystkim postaciom. Aha, gwiazdka jeszcze, czyli światło. A, no to też niestety tylko Tressa. O, fuck. Niedobrze. Ona nie może użyć boosta, więc nie odnowi aż tyle zdrowia, ile bym chciał. Ale hej, w sumie i tak do pełna, więc nie ma tego złego. No i wypadałoby troszkę już tam atakować. Oj, ale naprawdę, dzisiaj to tak nawijam, jestem bardzo przygotowany.
Na razie sztylet nie działa, więc nic nie wskuram. Walnę tylko po to, żeby odblokować ikonkę, żebym wiedział. Szkoda, że topór ma tylko Alfin. Wielka szkoda. Nic się nie dzieje, spokojnie. Oj, szkoda tylko, że mają ten stan niefajny. Leczymy terror Alfinowi, żeby mógł użyć swojego boosta w kolejnej turze. Okej, będzie idealnie z tego co widzę. Aj, chociaż nie do końca. Chociaż może, może. No i teraz staram się zrobić ogromnego kombosa. Najwięcej udało mi się zadać mu obrażeń 25 tysięcy jednym atakiem Olbrika. I mam nadzieję, że się uda. Ale widzę już, że... A nie, chwila. Powinno być w porządku. Powinno być dobrze. Dobra, w takim razie obniżamy obronę przeciwnikowi. Tak. Fantastycznie. A Tressa, no niestety nic nie zrobi, może tylko go zaatakować. Na pewno ona nic nie chce zrobić w tym momencie. Mogłaby uleczyć drużynę. Niech będzie. I teraz Alfin wzmacnia mój... O, dobra, jednak nic z tego. Kurde. Aj, Tressa mogła nie leczyć, mogła zrobić coś innego, bo nie wyjdzie to, co miało wyjść. Tragedia. Wielka szkoda. Ale zapomniałem o tym terrorze. Kurde. Dobra, no po prostu zadam mu trochę mniej obrażeń, nie 25 tysięcy, ale też będzie spoko. Lecz, lecz. Gdybym miał wzmocniony atak, byłoby 25 tysięcy. Dobrze, a ty dalej mu... Obniżaj ataki. Przez cały czas, żeby nie miał szansy mnie dobić. Nie wiem, co on będzie potem robił. Mam nadzieję, że nie oszaleje i nie zrobi nic złego. Nie wiem, czy jest sens tego używać. Dobra, niech będzie. Zawsze prawie 3000. Nieźle się trzymają. Jestem bardzo spokojny o tę walkę. Jeżeli on nie będzie robił jakichś szalonych rzeczy, to będzie spoko.
będzie naprawdę dobrze. Myślę użyć już teraz pioruna. Tak, teraz. Moment. Czy będzie dobrze? Alfin wzmocni mój atak. Aha, będzie w porządku. I patrzcie na to. Pięknie. On ma 100 tysięcy punktów zdrowia, więc 4 takie ataki i po nim. Szkoda, że nic nie wskuram. Mogę jedynie usunąć terror Cyrusowi. Super. A ty nas ulecz. Ładnie. Niedobrze. Co on zrobił? Nie mam pojęcia. Nieważne. Będzie dobrze? Powinno. Planuję ruchy. Tak, będzie w porządku. Okej. Wypadałoby już mu obniżyć mu obronę. Tak, to jest to? Tak. Ami, wzmocnić atak. Bardzo dobrze. No i przekaż punkt Olbrickowi. Mega. Moment, czy coś jeszcze? On ma wzmocniony atak, on ma obniżoną obronę. No to po prostu mu walnij i tyle. Fantastycznie.
Co ja mógłbym jeszcze zrobić? Takiego mega. Bo mam jeszcze jedną okazję teraz. Czy chcę komuś przekazać BP? Nie, nie ma sensu. Oj, ale bossowi trzeba koniecznie obniżyć ataki znowu. A niech będzie na maksa, na 6 tur. O Jezu, nie obronę, ataki. No i no co ja tutaj mogę zrobić? Po prostu mu tak walnę. Nie, tak nie zrobię, bo boost mu się przyda. Dwa ataki, trzymajcie się. Okej, Cyrus. Mówi się trudno. Tylko to. No on mnie zaatakuje, bo nie ma czym, więc niech wskrzesza. Nadal nic nie zdziałam. Dlatego sprawdzę z ciekawości, ile mu zostało zdrowia. 12 tysięcy. Fantastycznie. Ojej, Cyrus. Przykro. Niedobrze. Momencik. No, jest trochę ciężko. Wypadałoby go wskrzesić. No, wskrzeszaj. No, ty tutaj raz przywal. Najlepiej by było, jakbyś się po prostu bronił. No bo nie ma co zrobić, po prostu nie ma. Chyba, że użyję... Nie ma sensu. Użyj obrony. Jest dosyć ciężko. Biedna Tressa. Co tym razem? Zwykły atak. Dobrze, nic się nie dzieje. No trzeba ją wskrzesić. Żyjemy, nic się nie dzieje. Ale Olbryk jest oszołomiony. To bardzo niedobrze. Mam tutaj taki fajny przedmiot. Zy!
Super, okej. Okay. No to już po nim, już po nim. Ojej, tylko moment, jaki to jest stan? To co jest Olbrykowi w tym momencie? To jest... O kurde, czy to jest... To nie jest cisza, to nie jest ślepota. To też nie. Trochę słabo. Nie wiem, jaki to jest status. No dobra, muszę zrobić coś innego. Może się uda. Zobaczymy. B. Sześć tysięcy prawie. Dobrze! Dobrze! O to chodziło! Mamy to! To koniec. Zanim umrzesz, powiedz mi coś. Dlaczego Hornberg? To jest chyba dopiero trzecia postać. No, dopiero trzecia. Ale idziemy zaraz do czwartej. Miecz, żeby chronić słabych? Spójrz na to, głupcze. Został stworzony do zabijania. I ty jesteś takim samym zabójcą jak ja. Pluję na twoją sprawiedliwość. Nie umrę przez twoje żałosne ostrze. A gdzie jest reszta? Ta, która była przed live'em. Co się przywitała przed live'em. Ojej, popełnił sudoku. To tylko ja, twój stary kumpel, Reggie. Chciałem podziękować. A, oczywiście. Wejdź. O, ty też tutaj jesteś? Znacie się? Dziękuję. To jest chyba 13 live z Octopatha, ale jest to szczęśliwa trzynastka. Przynajmniej tak się zaczyna. Zrobiliśmy to, co musiało być zrobione. To nie będzie łatwe, ale zaczęliśmy układać wszystko z powrotem. Ooo.
Twój los i twoja przyszłość są w twoich rękach. Hej, Nathaniel. Dlaczego są napisy końcowe? Chyba dlatego, że moją główną postacią jest Olbrich, więc jakby jego historia jest zakończona i tak dalej. Nie da się tego pominąć, bo hej, przecież gramy dalej. Bo to wygląda tak, jakby historie innych postaci były takimi historiami pobocznymi. No, niestety się tego nie da pominąć. No dobra, no to obejrzyjmy te napisy. Ale kurde, to wygląda jak koniec gry, a to przecież nie jest koniec gry. Ojej, Błażej, możesz sprawdzić, ile trwają napisy końcowe? Muszę wiedzieć, ile będziemy to oglądać. Trochę głupie, że się nie da pominąć napisów.
Błażej, to tylko 10 minut. Nie zbawi nas to. Tym bardziej, że ci ludzie zasługują na to, żeby być pokazani, bo odwalili kawał dobrej roboty. I motyw główny, cudowna melodia. Ojeju, piękne. Cudowne. Tylko szkoda, że to przecież nie jest koniec gry. Po prostu czuję tak nieprzyjemne uczucie. Ile minęło czasu, odkąd odszedłem? Nic się tutaj nie zmieniło. Tak, grałem w Plants vs. Zombies. Bardzo dobra gra, ale grałem niedużo w zasadzie. Nie doszedłem jakoś daleko. Ojej, ale wspomniałeś teraz o tej grze, to mam ochotę w nią zagrać. Nawet na live'ie. Muszę zawołać wszystkich, powiedzieć, że wróciłeś. W jedynkę. Dwójka nie wyszła przypadkiem tylko na telefony? Błażej, grałem w Bloons, ale nie w Bloons Tower Defense, tylko po prostu w Bloons. Tę grę, gdzie się celuje małpą w balony, no to grałem chyba we wszystkie.
Ojej. I znowu ta pustka po jakiejś historii. Sprawdźmy tę broń, którą dostałem. Ma lepszy atak magiczny, ale fizyczny taki sobie. Ale pewnie jemu się spodoba. No proszę. $73,000. Jeszcze chwila i będę mógł kupić kolejną broń Forbidden. Idziemy odpocząć. A, Błażej, zawczasu mógłbyś sprawdzić, gdzie kupić różdżkę typu Forbidden. To się chyba nazywa Forbidden Staff. Wojtek, kultura. Poszukiwania Cyrusa, antycznego tomu, doprowadziły go do Stoneguard, gdzie dyrektor Yvonne czeka. Sate. Teraz w ogóle będzie szło o wiele szybciej, bo będziemy robić rozdziały drugie pozostałych postaci. Gdzie, Nathaniel, wygrałeś? Ostatnio sobie grałem znowu w Piano Tiles na telefon i ciągle mi w reklamie wyskakiwały właśnie jakieś aplikacje do wygrywania nagród. Zagranie w gry i wypełnianie tam jakichś... Znaczy, to znane jest tego typu zagrywki. Była właśnie tutaj, gdzie mogła uciec. No jak to, tam masz wejście, przecież nie widzisz? Oja. A, okej, to wiem, gdzie to jest. I co? Nic się nie dzieje. Musimy pewnie z kimś pogadać, co? Chociaż chwila, moment. Czemu to nie działa? No jest guzik, okej. Nie wciskaj go. O, mogę walnąć w niego. Oj, oj. No to spróbuję czegoś innego. Nie, nie wciskaj. Nie. Przekręć go. O.
No, proszę bardzo. Zastanawiam się, jaką postać mamy wykluczyć, jak już ukończę historię Cyrusa. Kto będzie do wyrzucenia? Tak się zastanawiam, czy nie wywalić Alfina, bo nie wiem, na przykład wezmę Primrose. No i będę robił jej historię. No to ona jest tancerką, więc ona ma tę umiejętność wzmacniania ataku. I po prostu dam jej dodatkową klasę uzdrowiciela? Może tak być. Chwila, to jest na 45 poziom, tak? Chcę sobie sprawdzić. Bo nie zwróciłem uwagi. No, 45. Nathaniel, nie mam na razie w planach live'a z jedynki. Więc co dopiero dwójki, spokojnie, powoli. Ja już mam, o czym mówiłem wiele razy, ten rok zaplanowany, jeśli chodzi o live'y. Już do samego końca, mogę wam nawet powiedzieć. Może coś tam dodatkowo będzie w międzyczasie, ale z takich... Ojej. Spróbuję to. No na pewno po Octopathie będzie... No właśnie, moment, co będzie? W jakiej kolejności? Co wychodzi jako pierwsze? Na pewno we wrześniu będzie maraton z Red Dead. No czyli już mamy trzy gry. Red Dead Revolver, Redemption, potem jeszcze dodatek do Redemption i w październiku Red Dead Redemption 2, jak będzie miało premierę. Kupię sobie na Xboxa One. Taki mam zamiar, bo jedynkę mam na Xboxa One, więc będzie do kompletu. Dobra, czym tutaj walnąć? Tym? No nie, raz nie trafił. Fuck. Szlak by to najgorzej. Dobra, lecz. ここからが本番だ。よし！あが。
大切断! Nathaniel, to w jakiej aplikacji wygrałeś tego PayPala? Może warto się zainteresować? Wow, 20 tysięcy, super. O, coś nowego. A nie, to zwykłe nie to perki. Czym się tutaj zachwycasz? Jakie ciosy! Błażej, ja bym nie grał, tym bardziej, że jest to długa gra, no i skoro przeszedłeś, to po co? Wow! A, w Uplike, czyli to rzeczywiście działa. A Nathaniel, ile ci to zajęło czasu? Bo może, no wiesz, nie warto poświęcać na to nie wiadomo ile godzin dla tam 200 zł. Ojej, 3 miesiące to rzeczywiście. A dużo czasu poświęcałeś na to? A, nie grałeś w dodatki. Ja Błażej kiedyś kupiłem Fallouta 3 w Biedronce. Edycję GOTY właśnie ze wszystkimi dodatkami. Chwila, co jest dalej? Jakieś fanty? O, nie. Nie idę tam. Pita, fanta bądź bambucia. Ojej, to były czasy. Nie chcę mi się z tym walczyć. Uciekajmy.
O, fuck, nie udało się. No to po mnie. Błażej, na co? Na jaką konsolę? Ja Błażej sobie najpierw kupiłem Red Dead Redemption na PlayStation 3, a potem dowiedziałem się, że RDR ma wsteczną kompatybilność na Xboxie One i działa w Full HD. Więc kupiłem po prostu drugi raz, a tamto sprzedałem, chyba na targu staroci się wymieniłem za coś innego, o. No, wyskoczy ten boss zaraz, czy nie? No to z takich głównych serii na live to właśnie maraton z Red Dead Redemption będzie. No i w sierpniu wychodzi trzeci dodatek do Far Cry'a 5. No to w niego sobie jeszcze zagramy. A tak to... Co się uda jeszcze zagrać, to się zagra. Planów mam dużo, ale z takich koniecznie do zrobienia w tym roku to właśnie Red Dead Redemption. Aha, no i we wrześniu będzie jeszcze pierwszy epizod Life is Strange 2. O, jakaś tarcza fajna. Dam ją komuś. Nie, jednak nie dam. Iccho kamasu ka? ここからが本番だ。行かずつ貫け。私の番。風の風よ。言われよ。ぜえ。うん。ぜえ。
O, tutaj już chyba będzie boss. W takim razie... nie no, życie mają prawie pełne, to tam nie będę leczył. Ale mana. Teraz lepiej. Ciekawe, jaki tutaj będzie boss. Pewnie będę już do końca gry wykorzystywał taką taktykę, żeby wzmacniać obronę, obniżać, znaczy wzmacniać atak, obniżać obronę przeciwnika. それはあなたに人その意見は甘んじて受けますあなたは変国の書を追うことでその知識量どうぞそして何よりも知りたいとあなたが変国の書を追う中で どうです? サイラスさん Nathaniel, nie wiem co to znaczy, nie wiem jaką to ma wartość. Razem możemy poznać sekrety naszego świata. Chyba odmówię. Jak możesz odmówić? あなたならば別に私でなくてもよかったはずだ話になりませんせいぜい駒遣いになぜそうなぜあなたそうだ凡人、秀才もまた、あなたも理解している。そこがあなたと私の違い。過去、知識を得て、どうせ天才にしか理解できない。凡人だ。そんな言葉、知っているとか、知らないの。その積み重ねの先。 その時にもうあなたも所詮はただの人結局はそこで他人に足を引っ張られこれは変国の書の記述をもと私はこれを人の短い寿命では決して叶えられせめてもの慰めです Ojeju. Co się z nią stało? Fuck. Czemu zmyłaś makijaż? Że... co?
ile tarczy, czy ją posrało. I nic na magię. No świetnie, zarąbiście. Ale z tego co widzę, jest wrażliwa na każdy rodzaj broni. Dosłownie każdy. Mam nadzieję, że jak zbiję jej te tarcze, to już będzie trochę lepiej. O nie, moment, ona nie jest wrażliwa na topór. No świetnie. Ojej, a masz. Niech nie wyczynia takich rzeczy. Nie wolno. Oj, niedobrze. Teresa jest dopiero wtedy. Oj, oj, niedobrze. Bardzo niedobrze. Okej, żyjemy. Nadal żyjemy. Okej. No, póki co mogę robić to, co robię teraz. Nic innego, absolutnie. Oj, no nie, jeszcze nie trafił prawie wcale. O, fantastycznie. Obniżony atak. Po czym zadała 2500. No tak. Bo tak to działa. Nic się nie dzieje. Jest w porządku. Moment, ona ma wzmocniony atak, nie obniżony. O, cholera. Teraz lepiej. O wiele. No, dawaj, dwa razy. Ale jaką ona ma obronę? Dobrze, poznajmy jej ostatnią słabość. Ej, ma tylko 84 tysiące punktów zdrowia? To znaczy nie mniej niż inni finałowi bossowie. Aj, ona miała użyć leczenia, a nie po prostu... Oj, niedobrze. Żyjemy, żyjemy, nic się nie dzieje. A jednak jest topór, okej. To bij toporem. Jeszcze tylko 8. Widzisz, Błażej, nie jest tak źle. Oj, Sire, przepraszam. To
Odai? Irane yo. Sot. Okej, mają pełne. Nic się nie dzieje. Ale zamiast atakować, obniżyłbym jej atak w sumie. Nawet na 4 tury. Ona magii chyba w ogóle nie używa. Okej. I w tej turze padnie, znaczy padnie, straci całą tarczę, ale nic poza tym. No dobra, żeby teraz kolejność zachować. Najpierw po prostu przywal w ten sposób. Ty, Cyrus, obniż jej obronę. Tak, ma około 85 tysięcy. Okej, ma zmniejszoną obronę. Zobaczmy, co to zrobi. Jest, fajnie. Okej, ma 15 tarczy. Oj, oj. Dobra, zmieniła zupełnie taktykę z tego, co widzę. Teraz wydaje mi się, będzie na każdą magię wrażliwa. Sprawdźmy. Tak, dokładnie tak. Z tym, że teraz... oj, moment.
On nie może obniżać ataków magicznych. No trudno. Bo teraz ona atakuje tylko magią. Albo no, po prostu walnie zwykłym atakiem, wiadomo. No i na luzie w przyszłej turze będzie już okej. Oj, trochę szkoda. To jednak nie będzie okej. Ale to nie szkodzi. Nie ma tragedii. Nathaniel, przestań tak pisać. Nie lubię takich tekstów, bo dla mnie to jest po prostu głupie i dla mnie to jest spam, no bo przecież wiadomo, że nie dasz nikomu lodów w internecie. Dla mnie to jest tak nieśmieszny tekst. Momencik. Ładnie. Ładnie. Bijcie dalej, bijcie dalej. Nie wiem, ile to ma zdrowia. Chyba jeszcze sporo. Nie no, uleczę drużynę. Przecież nie ma co. Ciekawe, czy teraz wróci do 30 tarcz. 8. Aha, wymieszane. Okej, dobra, nic się nie dzieje. Wymieszane ataki i magia. Nathaniel, nie, nie udało.
No, wysłałeś emotikonę. Nie pajacuj, proszę cię. Prościzna, jeju! Jeszcze tyle się muszę nauczyć. A? Ej, Błażej, czy ty znowu wybrałeś live'a? Bo chyba pisałeś, że będziesz tylko godzinę, nie? A niedługo będzie półtorej. Mi się tak nie chce z tym walczyć. Nie ma już sensu w ogóle. No Błażej! Ci przypomniałem i... po co to robiłem? Z tym to mogę walczyć, proste. Ojej, Błażej. Zaraz,
słyszałem, że ludzie tak lubią grać w JRPG z tego powodu, bo lubią to poczucie progresji. To poczucie, że drużyna jest coraz silniejsza. Ale nie sądziłem, że to jest aż tak miłe uczucie. W ogóle czegoś takiego jeszcze nie było w żadnym z rozdziałów, żeby po pokonaniu bossa jeszcze było coś do zrobienia. Oj, ale z tymi to oczywiście, że zawalczę, bo to jest prosta runda. Ale Błażej, z drugiej strony, jeżeli ty zawsze masz zamiar zostawać na live'ie, to no po prostu się nie umawiaj, no bo też nie powinieneś tak robić, że się umawiasz z kimś, a potem nagle zmieniasz plany. O kurde. Śmierć, zagłada, destrukcja. Powtórzone wielokrotnie. Sate. O, jak to nie? Zgadza. そして Nie, zniszczenie tomu nie sprawi, że ciemność zniknie. Tak długo jak ciemność będzie istnieć, ludzie znajdą sposób, żeby robić złe rzeczy. Sate.
Kokoda. Ło, jak się schował. Kodai no shomotsu o yaku sunda. Kore de ha. Ya ji. To aru ji. Moshikashitara. そう、高く。おっと。君が呼び。はい。先生。申し訳。さて。 No dobrze, moi uczniowie. Zaczynajmy. Kagayakeru chishiki no chosha de ari gaku. Shiru という Hito wa iki. Shiri. Sono renmen to shita tsunagari koso. Keshite hitori de sekai wa kanketsu shinai. Dakara koso. Pragnę poinformować, że mamy ukończone połowę gry. 4 ścieżki ukończone. Jeju, znowu ta pustka już 2 razy dzisiaj. Dlaczego? Błażej, rozwiń to. Błażej, gdzie miała być ta różdżka, o której mówiłeś? Czekaj, sobie cofnę czat. Jakaś katedra. Ale katedra gdzie? Saint Bridge. A Błażej, a możesz mi powiedzieć, w której części mapy to jest? Bo o, jest! Saints Bridge. Mamy to. Czyli jak ty nie przyjdziesz, Błażej, to nikt nie przyjdzie. Bo to tak działa, oczywiście. Jeju, tyle pieniędzy. Na oczy tyle nie widziałem. Myślę, co zrobić. Czy zmienić wszystkie postacie w drużynie? Czy może zmienić jedną? Bo mam dwa pomysły. Albo, no wiadomo, ta trójka, która ma 50 poziom, by rozwalała przeciwników, a ta najsłabsza postać by tylko dostawała poziom expa. Albo wszystkie postacie dostaną najlepsze bronie tej drużyny, którą mam aktualnie. Znaczy te wszystkie słabsze postacie, których nie ma teraz w drużynie. I mogłyby sobie radzić z przeciwnikami na tam, powiedzmy, 20 poziomie, kiedy oni mają 11 i wtedy wszyscy 4 by zdobywali poziom, więc byłoby szybciej. Nie wiem.
Błażej, możesz mi powiedzieć coś więcej, u kogo to jest? Rozumiem, że to jest tamto miejsce w oddali. Tak, to jest katedra. O, i ta postać. Kupujemy. Wiem, pamiętam to akurat z filmu, u kogo to kupić, ale nie wiedziałem gdzie. Okej, w takim razie teraz zabiorę się za ścieżkę Primrose. Gdzie ona jest? Tu jest, no jest też Therion. Nie wiem, bo chcę tak zacząć od najsłabszej ścieżki, ale nie pamiętam historii na przykład Ophelii. Nie wiem, jaki ona ma motyw. Dobrze, idziemy do zajazdu. No hejka. Zmieniamy drużynę. Primrose, idziesz za... A, no właśnie, za kogo? Za Alfina, no. I Primrose dostanie tego. Aha. I dostanie oczywiście... ona nie może używać różdżki? Myślałem, że może. Dlaczego tak mi się wydawało? Ach, ja jej chyba chciałem dać uzdrowiciela. W takim razie... Nie no, są dwie postacie leczące. Tak jak było do tej pory. No, nic się po prostu nie zmieniło. Moment, jeszcze raz. Bo trzeba zdjąć wszystkie przedmioty z Alfina. Trzeba go rozebrać po prostu. Zdejmuj to, to też. Może wszystkich? No nie no, nie mogą iść na silnych przeciwników, bo mają mało zdrowia. Dobra, nie będę chyba wydziwiał. No naprawdę, trudna decyzja, nie wiem. Dobra, posłuchajmy historii. Kontynuujmy historię Primrose. Przypominam, że jej ścieżka polega na tym, że była świadkiem, jak zabijają jej ojca. I teraz poszukuje mężczyzn z tatuażami na ciele. I zgaduję, że w każdym z rozdziałów będzie jeden mężczyzna do załatwienia, bo było ich trzech. Więc pierwszy rozdział opowiada tę historię, no a 2, 3, 4 to będzie po prostu reszta. To tutaj prowadzi mapa. Ale jak znajdę tego mężczyznę? Musi być tutaj.
Aha, no i dostałem różdżkę jednak. Chciałbym ją fajnie wykorzystać. Oj, ale atak fizyczny jest beznadziejny. Ale to bez znaczenia, bo on i tak atakuje magią. On różdżką rzadko kiedy. Ale tutaj to ja mogę sobie zamienić bardzo chętnie. Teraz to już będzie szło z górki. 13 live'ów zajęło zrobienie połowy gry, ale to nie tak, że teraz będą kolejne, nie będzie kolejne 13 live'ów na drugą połowę, bo będzie szło o wiele szybciej. Niemożliwe. Nigdy nie widziałem, żeby ktoś tak tańczył. To było jak anioł zesłany z niebios. Dziękuję za wasze miłe słowa. Ale miłe słowa nie pomogą mi odnaleźć tego mężczyzny. Primrose-sama? Czy to nie ty, Lady Primrose? Czy to naprawdę Arianna? To bardzo miłe, że mnie pamiętasz. Byłam tylko zwykłą służącą w House Azelhard. プリムロゼ様。 Ojej. 私 アリアナ。 Ona coś wie. Nie. Onegaj. Kaszkomarimashita. Warui wa ne. Co to za miejsce? Jitsuwa. To miasto ma mroczny, brudny sekret. Ojej. そして
ようです。To fajnie, Błażej, że gra ci się coraz bardziej podoba. Pamiętam, jak na początku mówiłeś, że jest beznadziejna, że tylko muzyka jest fajna. A tutaj się wciągasz, jesteś na każdym live'ie. To super miłe. Jeszcze nawet dałeś donate'a ostatnio. Ojejku. Jak przetłumaczyć brothel? Brothel. Tak się pisze. Znaczy, zgaduję, że to jest po prostu burdel, tak? Ale... co powie słownik? Błażej, proszę o sprawdzenie. Chciałem zapytać Ariannę, ale ona coś tam tylko pomruczała i odeszła. Tresa, są rzeczy, których dzieci nie powinny wiedzieć. Oj, no weź, to jest irytujące. Ktoś mi powie tak czy siak. I nie jestem dzieckiem. Skoro nalegasz... Hehe, teraz rozumiesz? Ojeju. O nie. Chwila, co ja muszę zrobić? Czemu nie mogę nic użyć? Gdzie ja mam iść? To mnie zastanawia. Dlaczego nie mogę nic wybrać? A Błażej, mógłbyś sprawdzić rozdział drugi Primrose i zobaczyć, co gość robi na gameplayu? No okej, okay, tam będę mógł iść później, ale... A, dobra, okej, okay, nieważne. Musiałem coś innego wybrać. A ty, Nathaniel, jesteś? Wiesz, zanim tutaj przyszłam, byłam tancerką. Chcesz mały pokaz? Co ty? Już skończyłaś? Jeju. Nie podobało ci się? Becnie. Widziałem lepsze, widziałem gorsze. Ojeju. Jesteś, Błażej, na laptopie, na komputerze? Primrose-sama. Arigato.
Dobra. Muszę kogoś zaprowadzić do tego tutaj. Nie wiem, czy ona... No nie bardzo. Oj, tylko moment, jak ja mam teraz... O, o to mi chodziło. No nie wiem, a ten facet? Ach, jego nie mogę zabrać. Ha. Ją mogę. Znaczy, nie wiem, jak to ma się do siebie. Jo. Na ten żołnierz. Oj, ale jest bardzo mała szansa. Błażej, mógłbyś mi poszukać, co tutaj trzeba zrobić? Ojejku, przecież ona mówi wprost, że trzeba iść do tawerny i tam ma ktoś być. Jeju. Chodź. No. Nie musisz. Już nie musisz. プリムローゼ。お父さん。今。もう十分だ。何が足りぬのか考え。お前は栄えあるエゼルアート。もっと強くは。はい。お。 時にプリムローゼ。家の主に必要なも。それは他の家に遅れを取らず。竹など取るに足らない。家の主に必要な。信じるもん。それをな。千の屈辱。 Nie dziwię się, że tylko ty przychodzisz na live'y, bo... A... No pewnie wielu ludziom się przejadła ta gra. Ty ją widujesz od niedawna, więc tobie się jeszcze nie przejadła. Ale naprawdę, jestem bardzo ciekaw... ile będzie osób na czymś innym. Kiedy?
はいつも言ってた。死ん。着いたぜ。さあ。Kiedyś, dawno temu... House Azelhard był zablokowany w... Struggle. Z innymi domami. Dobra, tam... Pewnego dnia głowa House Azelhardu zaprosiła władcę zamku tylko po to, żeby go zamordować i... przeklikałem. Czy Life padł, Błażej? Halo, Błażej, działa live? Ej, ale dziwne, bo teraz mam... Aha, mam live'a cofniętego o pół minuty. Na podglądzie. No już się nie chwal, że się prostytuujesz. Nie mów tego, Arianna, proszę cię. Widzę, że live działa, ale Błażej, nie odpowiedziałeś mimo wszystko. Dobra, wbijamy do jaskini. Ona jest na poziom 21. Primrose ma poziom 14, ale moja drużyna o wiele wyższy. Więc nie ma się co martwić. A, właśnie nie wiem, czy to ty miałeś, czy to ode mnie. Pytałem o to, czy live działa. よっ。
No i gotowe. Ojejku, Primrose. No to sobie nieźle polewelujesz tutaj. Dobra, mogę trochę pozwiedzać, jasne, czemu nie? Ale jak jej ten poziom leci? Podoba mi się to, fajnie, fajnie. Jakoś mnie nie interesuje to, co się tutaj dzieje, dlatego tak pobieżnie to czytam i przeklikuję. ありがたき幸せ。 Ale okropny koleś, jeju. Straszny.
なかなか考えがいがある。あっ、雷鳴よ、驚き響け。授業はこれで終わりだ。W takim tempie ona naprawdę ich dogoni. Primrose, maidimas. Sa, ya. Daime yo, Todoroki hibike.Nawet na Primrose to za bardzo nie działa. Czy to przez jej pancerz taki silny, o wiele silniejszy niż no ci przeciwnicy? O, dobra. Boss się szykuje. No na wszelki wypadek zapiszę, ale raczej i tak się nie mam co obawiać. To jest boss na 20 poziom jednak. Znak kruka na twoim lewym ramieniu.やっと会えたわね。Wreszcie się znowu spotykamy. この時をどれだけ待った。Masz pojęcie, ile czekałam na ten dzień? 何者だ。Spotkaliśmy się? Nie, chwila. Wyglądasz znajomo. 砂漠の街で見かけた。Czy ja cię przypadkiem nie widziałem na scenie w jakimś mieście pustynnym? Jestem Primrose Azelhard. Primrose Azelhard. Teraz pamiętasz? Pamiętasz mnie? Mój dom? Mojego ojca? Jeffrey Ezer. Dobrze pamiętasz. Głowa mi dobrze kręci. Dobra, walczcie po prostu, nie gadajcie ze sobą. そんな言葉。そして私は、私はルクス、カラス。さあ来たまえ、父親と。Ojej, się nie zesraj przypadkiem. Ma trochę tarczy.Ale szybko sobie z tym poradzimy. Sztylet nie działa na niego. Wielka szkoda. A topór? Topór też nie...I pomyśleć, że kiedyś z takim bossem miałbym problemy. Jeju. Dobra, pokaż jego słabości lepiej. Pioruny. Okej. Ojej, muszę jej odblokować umiejętności uzdrowiciela. Koniecznie, zanim zapomnę.
Primrose dostaje tylko troszkę większe obrażenia od reszty. Super. Ojeju, ale... Błażej, patrz teraz na to. No, myślałem, że padnie od razu. Szkoda, że się tak nie stało. No trudno. Ile ci zostało zdrowia, kolego? Pewnie niewiele. Ojejku, ojej, rzeczywiście. Nie no, Bażej, czwarte rozdziały zawsze będą czasochłonne, ale wydaje mi się, że nawet z postacią o tak niskim poziomie to może się spokojnie udać. Po prostu, no, będę musiał ją w kółko leczyć tak naprawdę, ale tak poza tym, ona jest mniej więcej, dzięki pancerzowi i innym akcesoriom, tak samo silna jak reszta. Ma tylko niższy poziom. Zobaczymy, jak pójdzie jej trzeci rozdział. Prawda będzie odnaleziona w Noble Court, jej rodzinnym domu. To ruszajmy. Oj, ale obawiam się, że chyba trochę mogę przesadzać, bo tutaj jest już wymagany poziom 40. Zobaczymy, jestem naprawdę ciekaw, jak to pójdzie. Bo prawda jest taka, że reszta bohaterów ma tylko 10 poziomów więcej niż jest wymagany. Kiedy stąd odeszłam, myślałam, że nigdy nie wrócę do tego miejsca.
Kruk powiedział, że tutaj odnajdę prawdę. Ale o jakiej prawdzie mówił? Jeszcze dwóch facetów. Tutaj kontynuuje swoje poszukiwania. Spójrzcie, ta młoda panienka, czy to nie jest Lady Primrose? Wydaje ci się, przyjacielu. Dom Azelhard jest niczym tylko wspomnieniem. Tak, oczywiście. Nie ma po co wyciągać starych duchów. Już wystarczająco się teraz tutaj dzieje. Tylko popatrz. Kochanie, proszę, otwórz oczy. Nie. Powiedzcie, że to nie tak. Morderca? W Noble Court? Ze wszystkich miejsc? A więc ona nadal żyje. Chyba musimy z tym coś zrobić. Lady Primrose? Primrose. Czy to naprawdę ty? Znam ten głos. Ja. Czy moje oczy widzą prawdę? Wyrosłaś na kochańszą niż mógłbym sobie wyobrazić, Lady Primrose. Gdzie byłeś przez te wszystkie lata? No, nie tutaj. No to dzięki za odpowiedź. Ukończyliśmy dzisiaj już 3 rozdziały. Błażej, to jest naprawdę szczęśliwa trzynastka. Są 32 rozdziały w całej grze, a my zrobiliśmy dzisiaj 3.
i robimy czwarty i prawdopodobnie się uda go zrobić. Primrose. To jakiś jej chłopak? No, no. Zobaczenie ciebie sprowadza tyle wspomnień. Wspomnienia mojego dzieciństwa w tym mieście. Nie, to chyba nie jest chłopak. Bo ona mówi o tym, jak była mała. No właśnie. To trochę nie w porządku. Zawsze uciekałam do ogrodu, żeby sobie popłakać. Ciekawe w sumie, co się z nim stało, Błażej. Czy go rzeczywiście zamknęli? Czy po prostu ma zakaz bycia w internecie? Ale to okropne, że gość zdobył taką popularność przez bycie złym człowiekiem tak naprawdę. No i przyznaję, czuję trochę ból tyłka o to, że tworzy takie, no, wydaje mi się, profesjonalne treści. Inwestuje w sprzęt, przecież kupiłem za swoje pieniądze Blue Yeti, grabber do przechwytywania obrazu z konsol. Bardzo dużo pieniędzy włożyłem w rozwinięcie swojej działalności YouTube'owej. Wszystkie konsole, które też kupiłem, to głównie z myślą o tym, o, będzie więcej gier, będę miał dostęp do większej biblioteki gier do streamowania. To jest moja pierwsza myśl, jak ja kupuję konsolę. Jak kupiłem Nintendo Switch na premierę, to też zrobię premierowy live ze Switcha i Zeldy. Gdybym nie robił streamów, prawdopodobnie bym nie kupił Switcha na premierę. Więc kim jest ten Simeon? Był kimś wyjątkowym dla ciebie? Powiem ci coś, Tresa. Kiedy czujesz coś takiego głębokiego w sobie o kimś, to jest najcudowniejsze uczucie. I zdajesz sobie sprawę, że jest więcej świata niż możesz sobie wyobrazić. Ale nie oczekuję, że zrozumiesz. W końcu nadal jesteś małą dziewczynką. Hej, kogo nazywasz małą? O-o. Błażej, ja też się w zasadzie nigdzie nie promuję. Mimo, że mógłbym, ale uważam, że to jest trochę nie w porządku.
jak gdzieś wrzucę w internecie link do swojej twórczości, to zawsze trochę mnie gryzie sumienie, bo co ludzi obchodzi to, że coś tam ktoś sobie tworzy? Tylko im, nie wiem, zaśmiecam to, co tam przeglądają. Musia. Nanto. Primrose-dono. プリムローゼ殿。 実は… なんと… Błażej, mnie po prostu interesują takie rzeczy, więc no chcąc nie chcąc nagrałem o tym. W ogóle nie spodziewałem się, że się wybije w cudzysłowie na tym. W zasadzie miałbym o połowę widzów mniej, gdyby nie film niediegetycznego. No ale jak widzisz, nie wpłynęło to w żaden sposób tak naprawdę na obecność ludzi na live'ie. Minimalnie wpłynęło, bo parę osób, które przyszły od Ani, zostały też dla gierek, tylko no akurat teraz nie wchodzą, na przykład Gaspar albo Tegan. Albo Miyu Kagamine, czyli masakracja z Discorda. Więc parę tych osób jest, tym bardziej, że masakracja powiedział, że od jutra wraca na live'y, bo wraca z wakacji. Ojej, Błażej, to jak w sumie trafiłeś na moje filmy o Ani? W ogóle mi się nie podoba to, o czym opowiadają. Takie straszne nudy. No bo w sumie wiem wszystko, co mam wiedzieć, że są ci goście z tatuażami i to oni odpowiadają za śmierć mojego ojca i tyle tak naprawdę. Nic więcej mi wiedzieć nie trzeba. Dobra, przeklikam to po prostu. Nie pominę całej cutscenki, żeby w razie czego cały dialog tutaj był. Hmm.
かりました。No to ja już jestem gotowy, żeby wyruszyć. No to od razu z nim pogadamy. No dobra, jeszcze zobaczmy rozmowę między postaciami. Powiedz mi, Olbriku, co znaczy dla ciebie honor? Proste pytanie, ale bez łatwej odpowiedzi. Dla mnie jest to używanie mojego ostrza, żeby chronić innych. Nic innego nie mogę zaoferować. Czasami myślę, że jesteś za bardzo... że jesteś zbyt skromny. No, Błażej, skoro miałeś arachnofobię, no to powinieneś wiedzieć najlepiej, dlaczego ludzie się boją pająków. W jaki sposób ty zwalczyłeś? To ja teraz czytam książkę Kobieta w oknie, to jest thriller. Ojej, dobra, nie będę się tutaj wysilał na poprawną... thriller o kobiecie, która ma agorafobię, czyli strach przed dużymi przestrzeniami, i ona tam nie wychodzi z domu od miesięcy, ale no i co ważne, obserwuje ludzi przez aparat. I w pewnym momencie była świadkiem morderstwa w domu naprzeciwko. No i po prostu to wymusza na niej to, żeby wyszła z domu. Tam sprawdziła to i owo. Więcej nie mówię, żeby nie było spoilerów. To ma być tylko taka zachęta. Jeju, co tu się dzieje? Dobra, póki pamiętam, trzeba ją nauczyć skilli. Przede wszystkim usuwanie statusów. Atak toporem.
wskrzeszenie towarzysza. No i na więcej niestety nie mogę sobie pozwolić. Pyk, 5000 znalezione. Nie bijcie jej! Nie widzicie, że jest słaba? Ej, a strzelasz teraz pajęczynami, Błażej? Dobra, został ostatni. No ile? A masz. Dobrze. Pięknie. さっさと行くわよ。そうだ。雷鳴よ、轟き響け。
闇夜の帳を災いを払え。なかなか考えがいが。雷鳴よ、轟き響け。いくよ。Co to jest? Skolopendra, tak? W życiu nie słyszałem o czymś takim. Oj, z tymi nie za bardzo chcę walczyć. W sumie tylko dlatego, że jest to taka dłuższa walka, ale nadal bardzo prosta. Okej, dobra, niech będzie. A, no tak, szczypawka to wiadomo. O kurde, silny atak. Dobra, tutaj już mamy bossa. To się uleczymy. Odnowimy manę. I prawdopodobnie bez problemu sobie poradzę. Tutaj coś? A, jest skrzynia. O, jeszcze walka. Dobra, nie chce mi się. Po co mu szczypawki w domu? Kokomade tadori tsuita ka? Kisama da na. Więc to ty załatwiłaś lewe skrzydło, a ty jesteś prawym. Gotoujou ne. Za długo czekałam na ten dzień. Ten człowiek nie może być. あら、そう。私はカラスを駆除している。忌まわしいカラス。なるほど。おや、客人が。わしもプリムロゼ殿。この男は元自警。<笑> いかにも。読めて、ジェフリーを撃ったな。その見返りと。<笑>
そうだ。アルバ。いい推理だ、元副団長。ジェフリー・エゼルは、黒妖怪の力が、私は勝ち。エゼル、君の父親、町を守り抜く。今やエゼル。貴様、この子に及んでジェフリーを愚弄するか。やめて。プリムローゼ。喋るのはやめ。一刻も早く。あの男の息。な。父親もし。私は。さあ来るがいい。父親と同じ。Jaki umięśniony! Aż 8 tarcz! To! Ma 52 tysiące punktów zdrowia. No dobra. Uj, dosyć silny. Pokaż pozostałe. Niech będzie. No szkoda, że ona może jedynie walić sztyletem. Silny dosyć. Dobra, obniżymy mu obronę. Moment, czy Primrose może tak, może mi wzmocnić atak. No to luz. No to uda się, spokojnie. Ojeju, tak mi się to podoba. Co to jest 8 tarcz? 4? いいか。
しよ。よろしくね。さて、już gotowe. Ej, to naprawdę proste. Jeju, ona zaczynała z poziomem 14, a ma 24 w ciągu chwili. Skąd on nagle wyszedł? Ej, a co jak on będzie bossem tym ostatnim? Aż sobie to sprawdzę. Zaspoileruję sobie. A co? Znaczy, jeżeli to nie będzie on, to nie będzie spoiler. Co cię sprowadza w to okropne miejsce? A, widzisz. Jest coś, co chcę ci powiedzieć. Okej, okay. Nie muszę sobie spoilerować. Słyszałem, że szukasz mojego przyjaciela. Wybacz mi, Lady Primrose. Jest jedna rzecz, o której zapomniałem wspomnieć. A, tak, ten, kto zabił twojego drogiego ojca. To byłem ja. Ale przewidziałem, ojeju! Ale się porobiło, Błażej. Dokąd idziesz? Do pracy. A gdzie indziej? Kogo obchodzą ogrody? Nie zostaniesz ze mną? Czuję taki spokój, kiedy ze mną jesteś. Nie przeczytasz mi może swoich wierszy? Bardzo proszę. Jak sobie życzysz? Dziękuję.
Czy to był sen? Nie. Ten koszmar był zbyt prawdziwy. Wróciłaś do nas. Chodźcie szybko. A, dobra, mówiła do jednej osoby. Bałem się, że straciliśmy cię na zawsze. Yokatta. Spałaś 3 dni i 3 noce. Ten okropny człowiek. Simeon opuścił miasto, zanim mogliśmy cokolwiek zrobić. Wszystko związane z tym człowiekiem to tajemnica. Powiedzieli, aha, bo powiedział, że przekonał kogoś, żeby się wygadał. No i powiedział, że wyruszył do Everhold. Miasto w górach, na południu. Jaki ma tam interes? Nie mam pojęcia. Wiem, dokąd muszę iść w takim razie. Dołączyłbym, ale nie jestem taki młody jak ty. No i mam rodzinę, która mnie potrzebuje. Trzymaj się, moje drogie dziecko. I znajdź odpowiedzi, których szukasz. Dziękuję. I tak oto Primrose opuściła swój dom po raz kolejny, szukając swojego ostatecznego celu. Jednego człowieka, lidera kruków. Tego, z którym trzeba zawalczyć. I znając jego... ojej, identity, brakuje mi słowa. Nie wizerunek, tożsamość, o! Każdy krok był dla niej coraz cięższy. Dobra. Tutaj. Nie będę jednak zaczynał dzisiaj tego rozdziału, bo gramy już niemalże 3 godziny, a uważam, że dzisiejszy wynik jest niesamowity. Jeżeli się nie uda pokonać finałowego bossa na tym etapie, a jestem bardzo dobrej myśli, to po prostu zrobimy sobie rozdziały innych postaci, a czwarte rozdziały zostawię na kiedy indziej, jak już rzeczywiście będą silni. No a na dzisiaj to tyle. Fajnie, Błażej, żebyś do końca. Do następnego razu. Na razie. Cześć. Pa, pa.